kosmetyczna polega na zmianie nazwy zadania numer 2. Mieliśmy poprzednio dofinansowanie placu zabaw przy szkole na ulicy Kaczorówka 4. Natomiast szkołę tą zgłosiliśmy do programu Radosna Szkoła, tak aby rząd sfinansował połowę tego placu zabaw. Jeśli to oczywiście się to uda. Czyli szkoła zakwalifikuje się do programu, bo zgłoszę może więcej niż gmina Kraków dostanie miejsce w programie. Natomiast w chwili obecną w ramach dofinansowania tego programu z naszej strony tą kwotę, którą mieliśmy dać na plac zabaw, dajemy jako dofinansowanie i stąd zmiana nazwy zadania zgodnie z tym, co macie w Państwu w druku. Czy są jakieś pytania? Rozumiem, że nie zmienia się cel, tylko... Nie zmienia się cel, nie zmienia się kwota, zmienia się tylko rodzaj zapisu zadania, tak aby umożliwić z tych środków dofinansowanie udziału w tym programie. Proszę. Chciałbym wiedzieć, jaka jest kwota na utrzymanie bieżące ogródki biodawnictwa w naszej dzielnicy? W roku bieżącym jest to 251 tysięcy złotych, natomiast na rok przyszły kwota ta jest jeszcze nie znana. Wynika to z faktu, że nie mamy jeszcze informacji o przetargu, który za tym zostanie ogłoszony na początku roku i wtedy poznamy kwotę, jaka będzie na bieżące utrzymanie. A mam pytanie, czy istnieje możliwość wyspecyfikowania, ile, jaka kwota na jaki ogródek została przekazana? Czy jest, taka lista jest dostępna? Czy coś takiego jest możliwe? Dlatego, że chodzi mi o ogródek na przykład Przybociana i chodzi mi o tam za wiaduktem. Czy możemy oczywiście wystąpić do taką bo one się pojawiają, tylko że tam nie widać śladu. Znaczy, dobrze, to już krótko powiem. Konecznego jest dostępu. Krótko odpowiem, więc tak, na pewno możemy wystąpić do skiby, żeby nam spisał, ile zostało wydane na który ogródek. No tylko Państwo muszą powiedzieć, w jakiej perspektywie czasu Was to interesuje. Ten rok, no to mogę Państwu praktycznie z głowy na chwilę obecną powiedzieć, że na razie wydaliśmy tylko kwotę łącznie, czyli nie tylko z tego zadania, ale również z tego, które mieliśmy w ramach dofinansowania za dobry wynik w programie Płać podatki w Krakowie. Kwotę około 70 tysięcy na ogródek na Banacha, jako kontynuację wykonania tego ogródka. Poprzednio on się składał tylko z alei. Ale nie zrozumieliśmy się. Nie chodzi o bieżące utrzymanie. Utrzymanie na naprawy bieżące. No to tutaj odpowiedź jest trochę inna. Tutaj nie możemy za bardzo... Park Kościuszki, wszystkie parki nie podlegają temu utrzymaniu. To jest osobna dzielnica, utrzymuje tylko ogródki oddanowskie dzielnicowe. I tutaj kwota jest łączna, dzielona na miesiące dla wykonawcy. On dostaje kwotę 17, już nie pamiętam, 251 tysięcy, dzielona na 12 miesięcy i w ramach tej kwoty ma zrobić katalog zadań, które ma w umowie. Ma je wykonać na każdym ogródku jordanowskim, a kwota, którą dostaje, jest rozliczeniem ryczałtowym za wszystkie ogródki. Więc nie można wyszczególnić, ponieważ on sam nie dzieli tej kwoty, ma pracowników, ma obsłużyć, czyli wymalować, wykosić, zadbać o odśnieżenie, uzupełnić pojedyncze braki jakieś, nie wiem, typu deska w ławce, tego typu zadania. Za każdym razem jest to weryfikowane podczas objazdu ogródków jordanowskich z pracownikiem z KIT-u, wykonawcą i przedstawicielem dzielnicy. Ale jest to źle weryfikowane, bo rodzice z Konecznego, zresztą Pan chyba już o tym wie, prawda? Ciągle twierdzą, że to jednak nie jest zrobione. Zresztą w mojej gazecie zdjęcia przysłali tych rzeczy, które nie są zrobione, więc to, co Pan Radny Dzierżak mówi, że wszystko jest w porządku, on to wszystko sprawdza, jest nieprawdą. To znaczy generalnie rzecz biorąc, więc ja pytam, jaka jest kontrola. Rodzice już pytają o to, że chcieliby mieć dostęp do rozdziału tych środków. Ale zaraz, musimy tutaj powiedzieć jednej rzeczy, bo bieżące utrzymanie to nie jest wymiana urządzeń na nowe. Czyli jeśli zgnije cały zestaw zabawowy drewniany, trzeba go wydemontować, to podlega demontażowi w ramach bieżącego utrzymania. Ale to nie znaczy, że podlega zastąpieniu, bo te urządzenia niejednokrotnie kosztują dużo więcej niż 250 tysięcy, a to jest kwota roczna na bieżące utrzymanie wszystkich. Chodzi o ich pielęgnację i dbanie o to, żeby było w jak najlepszej kondycji. A jeśli coś jest zepsute w ten sposób, że nie da się tego naprawić i nie da się tego użytkować, to demontuje. Więc
Taka sytuacja, podejrzewam, ma miejsce na Konecznego, ponieważ jest to ogródek drewniany niestety. Taka sama sytuacja miała na Opolskiej Armii, gdzie mamy dużo mniej urządzeń zawałowych niż mieliśmy, ponieważ były drewniane i niestety nie wytrzymały próby czasu. Pani Ireneusz wcześniej, potem pani Pomnik. Znaczy generalnie chyba, bo mnie chodzi o ten ogródek za wiaduktem na przedłużeniu Marcinkiewicza. Siedma wiaduk. Siedma, no tak, chyba. I sytuacja tam jest taka, że praktycznie rzecz biorąc, on był w planie, coś tam miało być robione, tam nic nie ma, nadal. Więc możliwe, że to miało być z innej puli nieutrzymania bieżącego, niemniej, no też byłoby dobrze wiedzieć, bo my podajemy informacje w gazecie lokalnej, że będzie, potem ludzie zaczynają się o to upominać, a to znika. Sytuacja wygląda tak. W 2007 roku ówczesna Rada Dzielnicy przeznaczyła środki w kwocie około 30 tysięcy złotych na projekty modernizacji 10 ogródków jadlanowskich. Nie większej ilości, ponieważ na większą ilość i tak nie bylibyśmy w stanie sfinansować, co pokazuje nawet te 10, gdzie nie są wszystkie jeszcze w chwili obecnej zrealizowane projekty modernizacji. Jeśli chodzi o ulicę Siewną, został zrealizowany jeden ogródek, na pewno modernizacja, na rogu Siewnej i Natomiast przyznam szczerze, że z głowy nie powiem, które 10 na pewno jest na tej liście, więc trudno mi się odnieść. Niemniej staram się, na pewno każdy został rozpoczęty, żeby nie stracić ważności pozwolenia i projektu, ale nie wszystkie zostały zrealizowane, o czym najlepiej wiedzą niektórzy radni, na przykład na Stachiewicza jest ogródek gronowski, przy którym tak naprawdę zmieniam tylko jeden najmniejszy, najtańszy element po to, żeby zachować ważność projektu. A reszta będzie wymieniana, jak będą po prostu środki sukcesywne. Dlatego tam jest tylko stół do ping-ponga kamienny. Natomiast jeśli ogródek ten, o którym mówimy, nie był ujęty w tych 10, to tak naprawdę tam się nic nie wydarzy, dopóki się nie zrobi tych 10 poprzednich. No bo byłoby to trochę nielogiczne, gdybyśmy rozpoczynali i rozgrzebywali następny, nie kończąc poprzednich. I my tutaj tak naprawdę nie ingerujemy w żaden sposób w tą listę tych ogródków. Ona trwa od 2007 roku i jej po prostu kontynuujemy. Możemy ją w jakiś sposób sprawdzić? Jasne, możemy... Ale nie teraz. To oczywiście, ona jest dostępna, bo poprzednio zawsze wypisywaliśmy te ogródki. To było Państwa pytanie, a gdzie jest jeszcze któryś tam ogródek? Nie było go, bo on nie był objęty tym programem modernizacji. Na chwilę obecną nie wypisujemy dokładnie tego ogródku, właśnie żeby uniknąć tego efektu, o którym Pan już mówi, że coś jest na liście już trzeci rok, a dalej tam się nic nie wydarzyło, prawda? Proszę. Więc tak, Pan powiedział, że 251 tysięcy i z tego na przykład jest demontowana jakaś tam stara zabawka na plac. To teraz spytam, z jakiego funduszu ta zabawka może być nowa wstawiona na to miejsce i proszę mi powiedzieć, jaki to jest fundusz i ile tam jest pieniędzy na tym funduszu, z którego może być ta zabawka ponownie wstawiona na to miejsce, z którego została rozebrana zabawka z tego 251. No nie, to jest ważne. To są środki pozostałe na tej uchwale. Bo to jest wszystko, po prostu rodzice uważają, chciałem że to jest pani, niejasne. Pani odpowiedział? Tak, bardzo proszę. To proszę mi to umożliwić. To są pozostałe środki z tej uchwały po odjęciu kwoty, która jest przeznaczona na bieżące utrzymanie. Kwota ta jest co roku inna, wynika z przetargu, chyba że przetarg jest ogłoszony na 2 lata lub 3. Wtedy z góry można powiedzieć, że w danym roku będzie dana kwota na utrzymanie. Wtedy o tą kwotę pomniejsza się kwotę, którą miasto przeznacza dla dzielnicy na to zadanie. Czyli na tą uchwałę, którą macie Państwo przed sobą. Czyli ja też bardzo proszę o taki wykaz jak Pan Radny Ireneusz. Które ogólnie są objęte projektami modernizacji. Tak i jakie były zrobione? No rzeczywiście, wyciągnę po prostu uchwałę z 2007 roku i Państwu pokażemy, które wtedy były wyznaczone. Chciałem zapytać się, czemu został włączony ogródek na Liwickiej z tego za utrzymania Zygitu? Właśnie już rozmawiałem z Panią Filozofią na ten temat, bo on był na pewno przed kadencją utrzymany. Ja przyznam szczerze, że dopiero po sygnale Pani Teodozji poprzednio dostałem taką informację i to na pewno musimy wyjaśnić, bo on musi być włączony, że z tego, że to jest jedyny ogródek na tej okolicy. Właśnie, myśmy chyba, że jest jakiś problem własności ziemi, ale to musimy się dowiedzieć od Zikitu. Nie mają go utrzymania, ci nasi co jeździmy. No to
Pan Ireneusz jeździ na tobie, znaczy pan Mieczysław jeździ na tobie, więc... Nie, znaczy przygotowałem. Dobra. Czy są jakieś pytania do tej zmiany, która jest dość symboliczna tej uchwale, a się rozdobie? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa wstrzymał? Dziękuję. 15 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące.